Już 20 października FEN zawita do Poznania. Jestem dumny, a zarazem się cieszę, że kolejne nasze wydarzenie odbędzie się w mieście, które jest postrzegane jako stolica polskiego MMA. Polski pitbull powraca. Nic nie emocjonuje fanów tak jak pojedynki wagi królewskiej. Jestem z powrotem na polskiej ziemi. Będzie mnie nieść na skrzydłach doping polskich kibiców. Walczyłem na całym świecie, walczyłem w najlepszych organizacjach na świecie, walczyłem z bardzo dobrymi zawodnikami, więc nie obawiam się praktycznie nikogo. Rozwiązać. Nie mogłem się już doczekać tego pojedynku, dlatego nie chciałem go odkładać w czasie. Chcę mi wiedzieć, kto jest numerem jeden kategorii lekkiej w naszej organizacji. Świetnie! Ładnie, długo, bo klapra jest zapięta. To zrobili znów Rębecki. Jest. Mateusz, rób robotę, bo ja idę po zwycięstwo. Łukasz, ten pas jest mój, możesz tylko o nim pomarzyć. Bartosz Leszko! Przyjeżdżam do Poznania na ziemię Tomka, ale dla mnie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ja robię swoje. To doświadczenie jest po mojej stronie, także ściany, ten pojedynek będzie na pewno zwycięski. Powiem Ci, że piekło to ja mam codziennie na sali treningowej, a z Tobą to będzie czysta zabawa. Mówisz, że Ty masz piekło na treningu, ale to i tak na koniec ja będę królem Hadesu. Rozpujał się, rozpuścił ręce, trafił bardzo mocny. Ależ profesura teraz w wykonaniu Bartka Leszki naprawdę kapitalnie to zrobił. Jeżeli myśleliście, że postawicie krzyżyk na Kamilu Łebkowskim, to ja wracam teraz z wielką bombą, żeby pokazać prawdziwego Kamila Łebkowskiego. Kamil, masz ksywę bomba, ale to moją bombę sprawdzisz 20 października. Łukasz, wiem, że fajnie jest mieć Łebkowskiego na rozkładzie, ale nie tym razem go Leszko. Największa tu zawodnika z Poznania. Latający kolano, proszę. Zapraszam wszystkich fanów 20 października do Poznania. Bądźcie tam z nami, bądźcie w hali UAM. Fajerwerki są gwarantowane.